Cześć moi drodzy, ja jestem Mac, a to jest kolejny odcineczek z gry Gothic 3. Będziemy wyruszać dzisiaj do klasztoru, jednak nie wiem czy w ogóle w dobrym kierunku idę. Ale tutaj mamy jakiś, moi drodzy, ten znak. Co tam na dole jest? Jelonek. Dałem mu spokój. Klasztor, czyli dobrze idę, super. Klasztor jest naprawdę bardzo wysoko w górach, więc fajnie, bardzo fajnie. Ale śnieżyca panuje tutaj dookoła, ja pierdzielę. Wczoraj, moi drodzy, byliśmy tak naprawdę w różnych miejscach, bo... O Boże. Nieszczęsny ogry. Byliśmy w różnych miejscach. Okej, trafiłem. Ze względu na to, że potrzebowałem dużo pieniędzy na ten pancerz, który właśnie teraz mam na sobie. Oraz, moi drodzy, do tego... Byliśmy w różnych miejscach po to, żeby wykonać misję. Tam chyba trzy misje miałem do zaakceptowania, więc fajnie, udało mi się. Spróbujmy powalczyć z ogrem. Zobaczymy, jakie obrażenia mi on zada, mając nowy pancerz. Czy jakoś boi mnie atakować, czy co? Jezu, łatwiej jest naprawdę teraz. Łatwiej, ale i tak ładnie obrywam. To jest naprawdę inna bajka teraz, super. No to teraz, moi drodzy, walka z czymkolwiek będzie tutaj bajeczna. Szkoda, że tak późno kupiłem ten pancerz, no ale co, no mówi się trudno. I tak musiałem tutaj zdobyć dosyć sporo reputacji, żeby mieć ten pancerz. Więc wykonując tę misję innego rodzaju, to i tak po prostu musiałem się obyć z tamtym pancerzem, co miałem. A miałem szatę maga ognia. Teraz mam po prostu ciężki pancerz Nordmarczyka. Ja jeszcze wam go pokażę. Proszę bardzo. Ochrona przed lodem 60 i pociskami 60, natomiast przed uderzeniami i ostrzami jest 80. Dodatkowo odporność na chłód. Więc zarąbiście. Naprawdę bardzo, bardzo fajny pancerz tutaj mamy. A proszę, żyła złota. Idziemy pokopać. Jak? Czy ja tutaj byłem? Nie kojarzę tego miejsca, ale musiałem tutaj być. W klasztorze ogólnie, moi drodzy, znajduje się Milten. O cholera, trochę ich więcej już jest. Samo wilka z tymi, walka z tymi wilkami będzie inna. Już widzę, że mnie to obrywam. O Jezu, łatwiej. Naprawdę. Inny świat, moi drodzy, inny świat. Klasztor to w zasadzie będzie już ostatnie miejsce, ostatnie miasto w Nordmarze. Więc nie pozostanie mi tutaj nic innego do roboty później, moi drodzy, jak już wam mówię, czekajcie. To muszę w zadania wejść. Ogólnie tak, odbić kopalnię to jest takie główne zadanie tutaj, które muszę wykonać. Natomiast... z klanu ognia muszę zdobyć moc przodków. Dostałem mapę od Kertha, na której są zaznaczone 6 grobowców. Ja już 5 odwiedziłem, nie wiem gdzie ten jest 6. No naprawdę nie wiem. Dobra, jesteśmy już w klasztorze, mi się wydaje, więc super. Pyran. Ale gdzieś na pewno musi być ten 6. Musiałem go jakoś pominąć, więc tam po prostu będziemy, jak będziemy łazić, to muszę to miejsce znaleźć. Dobra, Pyran. Nainosa, witam cię, wędrowcze. Jesteś naszym pierwszym gościem od kiedy pojawił się tu ten nowy mag. Dobrze zobaczyć nową twarz. Co tu robisz? Wypatruję wybrańca. Mistrz Altus powiedział, że nadejdzie. On nas ocali. Jestem wybrańcem. Przestań, z takich rzeczy się nie żartuj. Wybraniec z pewnością nadejdzie. Co to za nowy mag? Milten, jest tu od niedawna. Zapewne jednak nawet go nie zobaczysz. Ciągle siedzi w jaskini oświecenia. Ciekawie brzmi. Jest tu Milten? Znasz go? Jest trochę dziwny. Wciąż taki młody, lecz... Lecz co? Wydaje się być taki dorosły. Tak jakby wiele doświadczył. Jaskinia oświecenia? Sanktuarium klasztorne.
Inos objawiał się tam ludziom. W ramach podziękowań wznieśli ten klasztor i potężny chram w jaskini. Co Milton robi w jaskini? Prowadzi badania. Zabrał tam ze sobą stosy książek z biblioteki. Od kiedy się tam zaszył, nawet go nie widziałem. A, no i miał ze sobą puchar. O. Nie mam pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi. Co jest w klasztorze? Obecnie jest nas niewielu. Większość zginęła podczas wojny. Czemu ja tak mielę językiem? Powinieneś iść pomówić z mistrzem Altusem. Ucieszy się, mogąc poznać wieści ze świata zewnętrznego. Nauczysz mnie posługiwać się magią? Nie. Jedynie mistrz Altus i mistrz Dargot są dość potężni, aby używać magii. Ja utraciłem swe zdolności magiczne po klęsce magii run. Potrafię używać jedynie zaklęć ze zwojów, a i to męczy mnie znacznie bardziej niż poprzednio. Próbowałeś używać mikstur many? Nie. Występują tu bardzo rzadko. Masz jakieś? Tak. Możesz dać mi 5? Wtedy znowu mógłbym posługiwać się magią. Co dostanę w zamian za mikstury many? Jestem tylko prostym sługą Inosa. Cóż mogę ci dać? Co z zaklęciami na zwojach? Zgoda. Mam zwój rewitalizacji. Jest bardzo cenny, ale i tak nie mogę z niego korzystać. Nie mam dość siły. Oto twoje mikstury. Doskonale. Proszę, twój zwój z zaklęciem. Jeśli potrzeba ci czegoś jeszcze, wpadnij i zobacz, co mam do zaoferowania. Dobra, zobaczmy. Pokaż mi swoje towary. O, pancerz paladyna. Nie ma mowy. Najpierw musisz udowodnić, że jesteś godzien. Miksturki oczywiście kupię i te fiolki. No i dobra, chyba tyle na razie. Więcej nie mam kasy, moi drodzy, na inne rzeczy. Ale wiecie co, właśnie, on mnie tutaj przekonał do czegoś. Mam tutaj ogólnie trochę leczenia. Leczenie. No dobra. Powiedzmy, że tutaj jest 11 miksturek leczniczych, więc to mi się przyda. Idziemy wyżej, moi drodzy. Jedna misja wykonana już. Alchemik. Pokaż mi swoje towary. No tutaj mogę właśnie zapasy sobie pouzupełniać. 15 miksturek. No dobra, te roślinki tam kupimy jeszcze. Czemu coś tutaj nas goni? Taka muzyka jest bynajmniej. Co nie? Co mi się wydaje? Nowicjusz. Co się dzieje? Przestało. Pokaż. Jezu, dużo ich tutaj ma. Tych śmieci różnego rodzaju. Dobra, dobrze, złoto handluj. Ten ile ma kasy w ogóle, ja pierdzielę. No widz, już dobra, idziemy wyżej. Fajny ten klasztor jest. Dargot. Inos niech będzie z tobą. Czego szukasz w bibliotece? Szukam magii i starożytnej wiedzy. Więc przyszedłeś we właściwe miejsce. Spędziłem wiele czasu w tych katakumbach, studiując wiedzę naszych przodków. Może mogę ci jakoś pomóc? Naucz mnie czegoś o prastarej magii. Nie jesteś na to... Nauczmy się trochę tej prastarej wiedzy. Dobrze. Właśnie... Dalej. Do... Do 50 zjadę. What? Dobrze. Jeszcze 5. Tak. Nie jesteś na... 18. Dobra, ci nauczymy. To jest fajna właśnie ta prostora wiedza. Chcę się szybciej uczyć. Ależ oczywiście. Jesteś mądrym człowiekiem. A więc nie śpiesz się i rusz głową. W końcu nie służy ona tylko do podtrzymania hełmu. Świetnie. Tutaj będzie posąg Inosa, więc tutaj też możemy się fajnych rzeczy naprawdę nauczyć. Olivier. Inos z tobą, bracie. Co tu robisz? Modlę się za siebie i za mych braci. Wielu paladynów odwróciło się od Inosa i odrzuciło swą wiarę. Ale nie ty? Nie. Dla mnie to jedynie sprawdzian. Sprawdzian wiary i determinacji.
Zdam go z pomocą Inosa. Nauczysz mnie czegoś? Jestem doskonałym wojownikiem. Nauczysz mnie walki? Dużo nie nauczy nas. Nie sądzicie? Prawie ten posąg chciał od ciebie zająć. Kurde, dziadu. No niestety nie będę mógł. A z nim gadam już o wszystkim. Chcę się tylko rozejrzeć. Górne komnaty są do twojej dyspozycji, ale proszę, nie wynoś niczego. W niższych komnatach znajdują się najstarsze pisma w bibliotece. Może tam przebywać tylko wykwalifikowany personel. Nie możemy ryzykować bezpieczeństwa naszych zbiorów. Wróć do mnie, kiedy już będziesz wiedział, czego szukasz. Dobra. Czyli tam pójdziemy sobie, moi drodzy, później, tam na dół. Na razie jeszcze tutaj posiedźmy. Aidan. Inos, z tobą, bracie. Czemu ta muzyka taka jest? Jakby orkowie tu byli. Czym się tu zajmujesz? Badaniami. Przed tym incydentem z runami byłem mistrzem magii przemiany. A teraz... Dziś jestem tylko zwykłym wieśniakiem. Ale krążą opowieści, że istnieją inne sposoby, aby się przemienić. Czekajcie chwilę. Słyszycie wy jakąś walkę tutaj? Naprawdę. Gdzieś coś się dzieje. No, tutaj był. Nikt nie ma wstępu do sanktuarium. Nikt, kto nie otrzymał upoważnienia od mistrza Altusa. Okej, dobra. Przywódca? O, ile ma miksturek, fajnie. Szaman. Czemu to miejsce atakują orkowie? Co się tu od jaska dzieje? I skąd oni w ogóle przychodzą? To jest najciekawsze. Wejdźmy tutaj, bo jest fajny widok. To mnie naprawdę ciekawi. Może gdzieś tam z gór. Nie wiem, naprawdę nie wiem, ale muzyka nadal jest taka, wiecie, o jasny gwint. Groźna. Nazwijmy to w ten sposób. Ale nie wiem, skąd te dziady przybywają nawet. Tu pod spodem jest pusto, nie wiem. Mistrz Altus, tak? Daje nam pozwolenie wejścia do tego sanktuarium. Czekajcie chwilę. Nie, myślałem, że tutaj jest jakiś wojownik. Jezu, ktoś tu umarł. Mój alchemik, cholera jasna. On fajne rzeczy sprzedawał. A, tutaj nie możemy wejść. Nie wiem, o co moi drodzy chodzi. Na razie tylko widzę martwych orków, więc spokojnie. Dobra, posłuchajmy dalej. Jakie opowieści? Słyszałem o ludziach, którzy potrafili się przemieniać, mimo że nie byli magami. Gdybym tylko ja potrafił to zrobić, wtedy wszystko byłoby jak dawniej. Czego potrzebujesz? Słyszałeś kiedyś o druidach? Tak. Mają kamień, który daje im moc. Potrzebuję takiego kamienia. A co mi z tego przyjdzie, że ci pomogę? Pożyczyłem pewną starą księgę z biblioteki. Nie za bardzo mam co z nią zrobić. Oddam ci ją. Znajdziesz w niej mnóstwo starożytnej wiedzy. Dostarczę ci taki kamień. To wspaniale. Nie przetrwałbym na zewnątrz nawet godziny bez mojej magii. Ratujesz mi życie. Oto kamień. Tak, nareszcie. Jakże czekałem na tę chwilę. Teraz wszystko będzie dobrze. Proszę, znalazłem tę starą księgę w bibliotece. Mam nadzieję, że ci się przyda. Plus 30 dostaliśmy, moi drodzy. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak, przestudiowałem setki starożytnych ksiąg, aby poznać sekrety magii. Ale wszystko na nic.
Znam teorię, ale mój duch jest zbyt słaby. Jeśli chcesz, zapoznam cię z tą pradawną wiedzą. Naucz mnie czegoś o prastarej magii. Jak właściwie używać lekkich pancerzy? Musisz ją dobrze zasznurować. Dociągnij wszystkie rzemienie i paski, żeby nie było luzu. Cała sztuczka polega na porządnym dopięciu. Jeśli dobrze ją zapniesz, będzie cię lepiej chronić. Dobra. Chcę rozwinąć moje zdolności w posługiwaniu się kosturem. Przeciwnicy zazwyczaj bagatelizują potęgę kostura, gdyż nie wygląda on tak niebezpiecznie jak miecz czy topór. Wykorzystaj to. Niektórych manewrów nie wykonasz walcząc mieczem. Jeśli zdołasz zaskoczyć wroga, zwycięstwo masz praktycznie w kieszeni. Pokaż mi, jak używać magicznych kosturów. Weź kostur w dłoń i poczuj jego moc. Zbadaj tę energię i zestrój ją ze swoją duszą. Tylko w ten sposób będziesz mógł połączyć moc kostura ze swoją. Okej. Dużo rzeczy się nauczyliśmy, co nie? Zobaczmy, ile już tego umiem tutaj. Ładnie, ładnie. Pięknie, jeszcze walka kosturem 3 mi brakuje. O co Altus chodzi? O, mamy towarzystwo. Czy ty? Nie, to niemożliwe. Chociaż te włosy, ten nos, to naprawdę ty. Chwała Inosowi. Wreszcie przybyłeś. Muszę przeprosić. Inaczej sobie ciebie wyobrażałem. A jak? No cóż, myślałem, że będziesz większy. Mam nadzieję, że aż tak się nie zawiodłeś. Nie, oczywiście, że nie. Przepraszam. A kogo się spodziewałeś? Kogoś, kto ocali nas wszystkich. Zbawcą. Poprowadzisz ludzkość z powrotem do światła. Czemu miałbym to zrobić? Milton wspominał, że nie będziesz tym zachwycony. Ale opowiedział mi również o twoich czynach. O śniącym i o walce ze smokiem. Jeśli ktoś może nas ocalić, to tylko ty. Pomożemy ci na tyle, na ile możemy. Gdzie jest Milton? Przebywa w sanktuarium. Przy frontowym dziedzińcu klasztoru znajdują się schody wiodące w głąb góry. Wystarczy, że nimi podążysz. Zaprowadzą cię prosto do Miltena. Poszukuję pradawnej wiedzy. Ten klasztor to prawdziwa skarbnica pradawnej wiedzy. Nasza biblioteka zawiera niewyobrażalne skarby. Targow, nasz bibliotekarz, chętnie ci pomoże. Chcę się pomodlić do Inosa. Kaplica jest dla ciebie zawsze otwarta. Możesz mnie czegoś nauczyć? Wciąż jestem mistrzem prawdziwej magii. Jeśli chcesz, spróbuję ci ją pokazać. Co więcej, jestem też całkiem niezłym alchemikiem. Jeśli potrzebujesz magii, porozmawiaj z Dargowem. Na pewno nauczy cię kilku zaklęć. Przyniosłem ci kilka ognistych pucharów. Milton będzie bardzo zadowolony. Zanieś je prosto do niego. Naucz mnie czegoś o prastarej magii. No, on już nic nas nie nauczy. Jezu, ten dźwięk mnie nadal mnie denerwuje. Dargot. On też już nic. Aidan. Też nic. Oj, przepraszam. Dobrze, moi drodzy, będziemy na tym etapie zakończać odcinek. Jutro może wejdziemy do tej biblioteki tam. Oraz może do tego Miltena. Zobaczymy jeszcze dokładnie. Albo to i to nawet wykonamy. No i dobra, moi drodzy, w tym odcinku to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!